Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Witam w państwa sympatyków pedagogiki lasu i nie tylko. No i oczywiście sympatyków profesora Tadeusza Sławka. Jest ich wielu w różnych dziedzinach nauk humanistycznych i społecznych, i również, panie profesorze, wśród pedagogów. A będzie ich jeszcze więcej za sprawą najnowszej książki profesora pod tytułem Wyjątkowym, skądinąd. A jeśli nie, trzeba się uczyć. Chciałbym zwrócić uwagę, drodzy Państwo, że większość książek psychologicznych czy pedagogicznych też zaczyna się od pytań, z reguły jak. Natomiast tu jest bardzo ciekawa historia z tym tytułem, bo jest zakończona wielokropkiem. On wybrzmiewa rzekomo jak tytuł, a jeśli nie, jak pytanie, a jeśli nie, trzeba się uczyć, ale chyba jest czymś znacznie jeszcze pogłębionym. Przypomnę, że profesor Tadeusz Sławek dla naszej dziedziny również ofiarował już wcześniej dzieła związane chociażby z oikologią, którą też bardzo polecam, no i znaną serią Medium Mundi, gdzie profesor jest współautorem wielu wspaniałych tekstów dotyczących przestrzeni dotyku. Czy przebaczenia, które również wydaje się dzisiaj, że może być tematem aktualnym czy aktualizowanym. Wracając do najnowszego dzieła, profesorze, poświęconego etosowi pracy profesora, nauczyciela, profesorów ogólnie uniwersytetu, ja zapytam o studentów. Kiedyś w jednej z naszych rozmów padły z pana strony słowa o tym, że dziś studenci chcą się bać. Przyznam, że wówczas nie do końca może podchwyciłem głębię tego sformułowania. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy do niej wrócili. Wydaje mi się szczególnie aktualna. Tym bardziej, że wspomniał pan w naszej rozmowie sprzed kilku dni, że ta publikacja jest. Że ona jest pewnym zbiorem wolnych myśli czy notatek już doświadczonego, nie cytuję dosłownie, doświadczonego zawodowo, czy będącego gdzieś u kresu tej takiej akademickiej bezpośrednio kariery uczonego. W związku z tym to pojawienie się studenta, który chce się bać, rozumiem, dotyczy ostatnich lat pana doświadczeń. Czy nie wiem, czy ja rzeczywiście napisałem tak dokładnie, że studenci lubią się, czy chcą się bać. No ale dobrze, zacznijmy od tego i spróbujmy sobie przez chwilę się nad tym zastanowić. No wydaje mi się, że ta zmiana, która nastąpiła w Polsce, mówię w tej chwili o zmianach, które są konsekwencjami tego zrywu z lat 89-90, w których to 30 latach zrobiliśmy kolosalne postępy, odmieniliśmy wygląd kraju, wygląd nasz samych, wygląd naszych miast. Nie muszę o tym przypominać, choć trzeba o tym przypominać, bo wiem, że politycy bardzo różnie czasem oświetlają pewne sprawy. Natomiast tutaj patrzę na to bardzo jasno i ubolewam, że nie potrafimy czasem sami docenić tego, co byliśmy z pomocą innych oczywiście Europejczyków zrobić. No ale tą sprawę zostawiamy na boku. Natomiast sprawa obawy, lęku, strachu. Ja powiem jeszcze raz, ja nie wiem, czy ja tak naprawdę powiedziałem, czy może taki był wydźwięk tego, ale nie chciałbym się z tego wycofywać. Może tylko krótko postaram się objaśnić, co miałem na myśli. Otóż wydaje mi się, że w miarę jak uniwersytet został wciągnięty w całą mechanikę rynkową, w miarę jak uniwersytet stawał się czymś na kształt edukacyjnej korporacji, gdzie cnotami staje się bliski związek ze sferą wytwórczą, z przemysłem, z biznesem i tak dalej, których to zjawisk ja wcale nie chciałbym oceniać radykalnie negatywnie, bo one mają swoje mobilizujące strony, swoją mobilizującą energię też. Ale jedną z konsekwencji tego stanu rzeczy stało się to, że uniwersytet stał się właściwie dla studentów nie tyle miejscem poszukiwania,
co głównie stało się dla nich już jak gdyby pierwszym miejscem pracy. Oni tam, nie znam dokładnie danych, ale sądzę, że gdyby tak pomierzyć statystykę studentów, którzy wchodząc na uniwersytet, jeśli nie na pierwszym, to w każdym razie bardzo szybko zaczynają pracować, mniej lub bardziej trwale wiążąc się z różnymi pracodawcami, to pewnie ta statystyka byłaby znaczna. W związku z tym ten uniwersytet przestaje być takim miejscem wolnego i bezpiecznego poszukiwania, by tak było. Że takim miejscem, w którym człowiek może powiedzieć śmiało, ja nie wiem, nie wiem naprawdę, czego jeszcze chcę, szukam, ponoszę ryzyko z tym związane. No dzisiaj takie słowa typu nie wiem, że ktoś się przyznaje otwarcie, że nie wie, czym chciałby w życiu zostać na przykład, no nie cieszą się wzięciem, ponieważ no, spodziewamy się, że właściwie już licealista wchodząc do liceum będzie wiedział, czym chce być, czy sobie wybierze odpowiednie specjalności i rozszerzenia w szkole, co wydaje mi się przestępstwem wobec młodej duszy. Czyli krótko mówiąc, wydaje mi się, że to, co ja nazywam strachem, to jest być może zbyt mocna nazwa na takie od razu na wejściu do uniwersytetu przekonanie, że oto wchodzę w kolejny etap przystosowywania się do świata i właściwie powinienem doskonale w tym świecie już znać swoje drogi, znać swoje ścieżki, wiedzieć, kim chcę być, co chcę robić, etc., etc., etc. I każde pojawienie się jakichś wątpliwości w tej materii, czy każde zaszczepienie niepewności, to oczywiście może budzić pewnego rodzaju reakcję lękową typu utrata pracy na przykład. Lub jej odpowiednik w tym sensie, że oto lękam się właśnie utraty owej pewności. Pan wspomniał, wracając do tytułu tej książki, że ona ma taki walor ukrytego pytania. No to prawda, nie ma tam znaku zapytania, jest wielokropek, który proponuje, jest zaproszeniem do dyskusji, zaproszeniem do tego, żeby każdy z czytelników, jeśli uzna to za stosowne, dopisał sobie coś w miejsce tych trzech kropek, uzupełnił tą książkę na własny rachunek. Natomiast to jest ukryte pytanie, bo już kończąc ten wątek, wydaje mi się, że jedną z tych przyczyn tego, jedną może zjawiskiem takim, które być może chciałem nazwać, pewnie może nietrafnie tą chęcią, tą obawą, czy strachem, czy lękiem, jest to, że lękamy się pytań, że uniwersytet z perspektywy studentów zaczął bać się pytań i stał się miejscem, gdzie się dostarcza odpowiedzi. Być może jest w tym tradycja polskiej szkoły średniej, która na ogół nie hołubiła pytań, być może zachęcała. Na pewno są nauczyciele, którzy zachęcają, ale na ogół polska młodzież licealna, jak ją pamiętam z dawnych czasów, nie paliła się do takiej samodzielnej akcji pytań w jakimś znaczącym procencie. Być może więc to, co się dzieje na uniwersytecie, jeszcze spadkiem po liceum, dodatkowo wzmocnionym tym, jak powiadam, tą obawą przed skompromitowaniem się w miejscu pracy. O, tak byśmy powiedzieli, co może grozić poprzez niepewność, poprzez wątpliwości, poprzez pytanie, co być może studentowi grozi słabą samooceną, co może być zaproszeniem do poważniejszych jakiejś zapaści nastrojów i tak dalej, i tak dalej. Nie chciałbym się tu specjalnie wymądrzać, ale tak się tłumaczę z tego strachu. Proszę się nie czuć zobowiązanym do tłumaczenia, bo to może my jako pedagodzy powinniśmy właśnie podjąć i zbadać. I nie tylko to. Na stronie 74 pozostawia Pan takie zdanie dla nas. Kształcenie się, jeśli traktować je z powagą, jest troską o słowo. Kontynuując tę myśl, doczytamy, oduczanie się jest w istotnej mierze filologią. Musi doświadczyć oddziaływania filologii, bo to filologii, by można było zobaczyć, że słowa nie zawsze są tym, czym się wydają. Ten fragment koresponduje z poprzednią wypowiedzią studenta, który się boi kompromitacji w miejscu pracy, w cudzysłowie w miejscu pracy, boi się wypowiedzi. I teraz tak sobie myślę, czy w związku z tym kompetencją pedagoga, nauczyciela, wychowawcy jest umiejętność posługiwania się słowem w sposób
powiedzmy ponadprzeciętny i co by to oznaczało w dzisiejszych światach, w dzisiejszych czasach, gdzie ten język sprowadziliśmy właściwie do instrukcji i do nakazów. I teraz jak filolog tak doświadczony, co pan może nam doradzić, albo od czego zacząć, żeby stać się osobą, która kształcenie traktuje poważnie, a więc troszczy się o słowo. Czy to jest czytanie książek, czy to jest rozmowa z dziadkami, czy to jest wewnętrzny dialog? Jak mamy zrekonstruować w sobie tą troskę o słowo? Wie pan, myślę tutaj o powrocie do słowa filologia. To nie jest słowo dzisiaj specjalnie wzięte w ramach reformy naszego uniwersytetu. Wydział przestał się nazywać filologicznym i zaczął się nazywać humanistycznym. Włączyliśmy filozofię na przykład, staliśmy się partnerami filozofii w tym samym wydziale, i czyli już nie nazywamy się filologicznym. I ja muszę powiedzieć, że to dobrze, ponieważ w dużej mierze wydaje mi się, że to, co nazywamy filologią, to po pierwsze, i jestem też głęboko przekonany o tym samym, jeśli chodzi o pedagogikę, że to powinno być bardzo głęboko powiązane z refleksją natury. Używam tego słowa w bardzo szerokim znaczeniu, filozoficznej. No? Więc to po pierwsze. Więc to, jeśli wracam do słowa filologia, to wracam do słowa filologia właśnie pod tym kątem, o którym pan wspomniał. Jako pewien wyraz zatroskania się językiem, oraz wracając do pańskiego pytania o to, jak się posługiwać językiem, żeby działać na jego rzecz. Otóż wspomniał pan o tym, czy to oznacza jakiś specjalny sposób mówienia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Otóż wydaje mi się, że jednym z ostrzeżeń, może jednym z zadań tego, co nazwałbym impulsem filologicznym, którego nie powinniśmy stracić, to jest na swój sposób ostrzeżenie takie poważne przed tymi, którzy właśnie zdają się płynnością swojej wypowiedzi i taką miodopłynnością swojej wypowiedzi sprawiać wrażenie, że wszystko mają uporządkowane i co za tym idzie także, co więcej, chcą, żebyśmy także uporządkowali sobie świat wedle tego ich porządku, do którego oni nas zachęcają wielką płynnością i potoczystością swojej mowy. Otóż to, co nazywam impulsem filologicznym, on uwzględnia także wielki szacunek dla takiej mowy wahającej się, dla takiej mowy zająkliwej, dla takiej mowy przerywanej, punktowanej, niepewnej, trochę jąkającej się, po to, że to są takie sygnały, moim zdaniem, dlatego, że to są takie sygnały miejsc namysłu. Miodopłynność właściwie jest taką recytacją czegoś z góry przygotowanego, czegoś, co jest obliczone po to, żeby rozmówcę, który staje się tym samym przeciwnikiem, obezwładnić, pokonać, postawić przed nim coś, co jest monolitem, spoistą masą, w której nie ma ani jednej szczeliny, co do której można by wetknąć jakąś wątpliwość, czy zadać jakieś pytanie. Tego tam w ogóle nie ma. Otóż wydaje mi się, że impuls filologiczny z jednej strony ostrzega przed taką miodopłynnością, a z drugiej strony jest wielkim rzecznikiem takiego traktowania języka jako miejsca namysłu, a zatem jest, upowszechnia się dzisiaj w Polsce, a zapewne nie z powodu łaciny, chociaż to słowo łacińskie, dobrze znane w łacinie, ale to pewnie się upowszechnia dzisiaj za pośrednictwem angielskiego procrastination, prawda? Czyli dawanie sobie czasu do namysłu, obrabianie jakiejś wątpliwości, jakiejś tezy, wysłuchiwanie, co w danym słowie, czego jeszcze w danym słowie można wysłuchać. Zresztą proszę pamiętać, że ktoś taki, kto przecież był nadzieją europejskiej filologii klasycznej, Friedrich Nietzsche, on się szybko do uniwersytetu rozczarował i odszedł, ale to jest inny temat zupełnie. On kilkakrotnie w swoich książkach radzi dwie podstawowe techniki, jakich człowiek powinien używać w posługiwaniu się językiem. Pierwszą technikę bierze wprost od krowy, od zwierząt i mówi o przeżuwaniu. Kilkakrotnie o tym mówi w Zaratustrze, że powinniśmy się stać jak krowy i nie, nawet więcej, nawet przechodzi do takiego mocnego języka biblijnego i mówi, nie wejdziemy do Królestwa Niebieskiego, o ile nie będziemy jak krowy, czyli nie będziemy przeżuwać i ciągle zastanawiać się, obrabiać jeszcze raz coś, co się nam wydaje dobrze znane, a co przy powtórnej, potrójnej, poczwórnej obróbce okazuje się, że z tego się wyciskają zupełnie inne soki.
innych znaczeń, innych sensów. O. A kończąc przedmowę chyba do jutrzenki, jeśli dobrze pamiętam, mówi, że filologia to jest zajęcie czytania, ale lento, czyli powoli, niespiesznego, takiego pełnego namysłu dzisiaj, co jest także oczywiście wskazówką, że impuls filologiczny powinien także się odcisnąć na sposoby, w jakim żyjemy, bo jest to impuls, no mówiąc, znowu wracając do kategorii potocznie znanych, życia slow. No i oczywiście wiele by o tym jeszcze można mówić, ale słowo filologia stało mi się znowu słowem drogim i bliskim. Nawet nie podejrzewałem, że wróci do mnie po tylu latach, ale jak rozumiem, traktuję go jako pewien ważny impuls, nie tylko wychowawczy, nie tylko pedagogiczny, nie tylko czytelniczy, ale także życiowy. Impuls filologiczny. W książce też jest mowa o impulsie utopistycznym, jeżeli A tak. dobrze pamiętam, ale to zostawimy, zachęcając tylko czytelników, czy rozbudzając apetyt na również inne impulsy, które odczuwamy czytając. Ale skoro była mowa o przeżuwaniu, czyli ponownym namyśle, reflektującym, to może skorzystajmy z takiej próby poczynionej na dwóch imionach, które bardzo dobrze znamy w naszej kulturze. Na stronie 109 pada takie sformułowanie: Chrystus i Sokrates oduczają się. Może tylko i aż o to chodzi w chrześcijaństwie i filozofii? Stawia pan pytanie. Może z próbą odpowiedzi teraz. Dobrze. Okay. No może nie tyle odpowiedzi, bo dobrze, niech będzie odpowiedzi, bo nie chcę robić uników, ale proszę traktować wszystkie moje odpowiedzi tylko jako chwilową formę pytania oczywiście. Prawda? No więc tak, mówiąc znowu w takim skrócie, bo to pewnie wszystko trzeba podeprzeć jakimiś głębszymi analizami. Ale mówię o tych dwóch wielkich postaciach oczywiście jako o modelach oduczania się i tu można iść co najmniej dwoma ścieżkami. Pierwsza ścieżka kładłaby nacisk na to się, na oduczaniu się. No, to znaczy kładłaby nacisk, że i jeden i drugi właściwie w jakiejś mierze stawia pod znakiem zapytania wszystkie określenia, jakimi on sam mógłby się scharakteryzować, a zwłaszcza takimi a zwłaszcza znak zapytania przed takimi określeniami, w jakich próbowali go zamknąć inni. No, w społecznym oglądzie, właściwie no, o Chrystusie mówi się, zwraca się do niego jako nauczycielu, ale wiemy, że jest też królem, ale na pytanie Piłata, czy jesteś królem, odpowiedział, tyś powiedział, ale królestwo jest nie z tego świata. Więc to wszystko się w znaczeniu siebie samego, ja sam, jest czymś, czego trzeba się oduczyć, co pewnie oznacza tylko tyle, że byłby to mocny sprzeciw i mocny sprzeciw wobec takiej postawy ostrych, mocnych tożsamości oraz ostrzeżenie przed takowymi, ponieważ takie ostre tożsamości nieuchronnie prowadzą do tego, że oto definiując i zamykając się w jakiejś formule, odcinamy się od wszystkich innych. Odcinamy się od wszystkich innych, co jeszcze byłoby pół biedy, ale często ta formuła, w której siebie zamykamy, często traktujemy ją jako nadrzędną wobec tych wszystkich innych. No? Więc to byłaby jakby pierwsza sprawa, pierwsza ścieżka. A druga ścieżka to by kładła nacisk z kolei na oduczanie, czyli na praktykowanie takiej umiejętności poddawania skrupulatnym oględzinom tych utartych sposobów postępowania, rozumienia świata, porządkowania świata, które pewnie musimy mieć, bo bez nich byśmy nie mogli funkcjonować. Natomiast nie możemy ich traktować jako rzeczywistości czy propozycji takiej, które zamykają rzeczywistość w jednym konkretnym stanie, petryfikują ją. I tutaj wracam na koniec do tego, o czym pan tylko wspomniał, o czym pewnie nie będziemy mówić szerzej, do impulsu utopistycznego. To znaczy ten proces oduczania się w obu tych ścieżkach pewnie gdzieś prowadzi do takiego momentu, w którym właśnie ten impuls jest on napędzany w jakiejś mierze, dynamizowany tym impulsem
utopistycznym, ponieważ wydaje mi się, i na jednej, i na drugiej ścieżce powinno coś nas prowadzić. Powinniśmy mieć jakieś, no nie chcę powiedzieć wzór, jakiś model, ale powinniśmy mieć jakiś obraz lepszego siebie, lepszego, ścieżka pierwsza, lepszego świata, ścieżka druga. Wiemy, że jesteśmy ułomni i pewnie nie osiągniemy tego, i może nawet dobrze, bo wiemy, że osiągnięte ideały, jeżeli kostnieją, stają się groźne i niebezpieczne, więc pewnie ten instynkt utopistyczny ma w sobie też zbudowany taki ostrzegawczy mechanizm, który zapobiega jego spełnianiu się, ponieważ jest nadal wiele ludzi chętnych do przejęcia takich modeli utopistycznych, spełnienia ich i następnie uwięzienia w nich reszty świata, co ćwiczy dzisiaj dramatycznie, niestety, co dzisiaj lekcji, czego udzielił Putin Ukrainie, niestety, swoją agresją bandycką. Więc tak bym o tym oduczaniu się powiedział. I te dwie figury wielkie, które zawsze pozostaną pewnie figurami jakiejś pedagogiki, takiej pedagogiki, która chce wyjść poza to, co tylko przepisują zasady, reguły, które to reguły i zasady są ważne, oczywiście, ale one nie mogą posiadać takiej wartości, która absolutnie w każdym momencie nadaje im automatycznie siłę słuszności i takiego zobowiązywania nas do tego, żebyśmy w każdej sytuacji bez własnej refleksji, czyli bezkrytycznie za tymi regułami szli i się dopasowywali. Refleksja podpowiada, że te dwie postacie, Chrystus i Sokrates, są ostatecznie przez społeczeństwo w jakiś sposób unicestwione. Oczywiście to w kontekście chrześcijaństwa jest jeszcze ten wymiar eschatologiczny i zmartwychwstanie, ale na poziomie właśnie używania słowa i pewnej pedagogii codzienności tych dwóch postaci i takiej też wędrownej szkoły, którą zaproponowali, to jeden i drugi kończy zdeprecjonowany przez większość. Czy tutaj tego nie doczytamy, ale refleksja to podpowie i impuls utopistyczny, czy tu mamy coś odczytać jeszcze? Czy tu coś możemy, jakąś ofiarność, która się z tym wiąże, że człowiek, który wybiera drogę mądrościową, skazuje się niejako na ten niebyt, przynajmniej tu. Czy nie? Czy to jest za daleko? Myślę, że wskazuje się na niebyt jest może zbyt daleko posuniętą tezą, ponieważ ci ludzie, o których tutaj teraz mówimy i którzy stanowią pewien wzorzec, oni oczywiście oddziaływali i w sposób potężny, tylko że oddziaływali w taki sposób, który w takich dobrze uporządkowanych i kalkulujących sposobach, w jaki świat organizuje się społeczeństwa i organizuje swoją politykę i tak dalej, to oni do tych sposobów akurat nie pasują. Więc to są mędrcy, czy też te postulaty, jak pan je określił, mądrościowe. One nie skazują. Ci, którzy je uprawiają, nie są skazani na niebyt, oni są skazani na, ale poniekąd przecież to jest serce ich nauki. Oni są skazani na to, żeby nie lubiły ich wielkie systemy, ponieważ cała ich nauka polega na dziurawieniu wielkich systemów. Nie tyle na ich unicestwianiu, ponieważ ani Sokrates nie chciał unicestwić greckiej polis, a i Chrystus nie chciał unicestwić ani Cesarstwa Rzymskiego. Natomiast pokazuje, jeden i drugi pokazywali, w jaki sposób tego rodzaju wielkie konstrukty mają taką moc obezwładniającą i paraliżującą z jednej strony, a w konsekwencji usypiającą taką moralną wrażliwość człowieka, intelektualną wrażliwość człowieka. No, przypominam tylko, że w tekście, który powinien być no, pewnie przedmiotem obowiązkowej lektury na każdym seminarium uniwersyteckim, to znaczy mam na myśli obronę Sokratesa, Platona, no to Sokrates tam bardzo wyraźnie się określa. Znaczy,
On się określa, wiele tam ważnych rzeczy mówi, ale ogranicza się tylko do dwóch, tak dla wielkiego skrótu. No po pierwsze, on mówi, że on przedstawia siebie jako człowieka mądrego, choć nie używa mądrości. Tutaj w tym ja to dopowiadam, on mówi o siebie tam znacznie skromniej, ale mówi, że moją rolą jest być dla miasta tym, czym kąsający gies, przepraszam, jest dla konia. To znaczy, koń zasypia w upale, ale nagle pojawia się gies, który zmusza go do gwałtownego ruchu, galopu i reagowania na to, co się dzieje dookoła. I to jest pierwsza uwaga. A druga uwaga, spośród wielu, oczywiście, z tego wielkiego dialogu można wyciągnąć, ale tak w wielkim skrócie tylko na teraz. Druga uwaga by taka, że Sokrates, który tam, jak wiemy, jest oskarżony o psucie młodzieży. No, ale na tym chyba polega dobra pedagogika, choć oczywiście zaraz musielibyśmy wniknąć, co znaczy psuć, no i pewnie trochę o tym w tej chwili właśnie mówimy. No to Sokrates mówi: ja przegrywam ten proces i wy mnie skażecie, tak? On to wie, w tym sensie jest skazany na niebyt, ale to dość paradoksalny niebyt, bo o tych, co go skazali na śmierć, my już nie pamiętamy, a o nim ciągle tak. Ale więc wracam do przerwanego wątku. Ja przegram ten proces, wiem, wy mnie skażecie, ale nie dlatego, że ja nie mam argumentów, tylko dlatego, że wy nie chcecie tych argumentów słuchać. I to jest, nie cytuję precyzyjnie oczywiście. Więc wie pan, z tej perspektywy to rzeczywiście działanie nauczycielskie, pedagogiczne, mądrościowe, w tym aspekcie mądrościowym, jego losy są trudne, ale nie poszedłbym tak aż dalece za pańską tezą, że ona jest skazana na niebyt. Nie, ona jest skazana na trudne losy w konfrontacji z wielkimi systemami i z tymi wielkimi maszynami, nomen omen, maszynami bezpiecznej narracji, które znamy chociażby z polskiej rzeczywistości politycznej, które są wszystko przemielić i dać z tego taką jednolitą masę papierową. No tak, wobec tych maszyn tego rodzaju mądrościowe działanie jest czymś na kształt ziarenek piasku, które się do nich sypią i nagle te maszyny okazują się niezbyt dobrze pracujące i wcale tak bardzo nas nie zabezpieczające. No, więc tak bym to krótko skomentował. To ja też pozwolę sobie na taki, może nie tyle komentarz, co pytanie dookreślające, bo pojawiła się troska o słowo, impuls filologiczny, dwóch mistrzów słowa, ale wcześniej uwrażliwił nas Pan na to, żebyśmy nie myśleli w kategoriach retorycznych, nie chodzi o sztukę w wysłowieniu się, ani erystycznych, czyli prowadzenie konfliktu czy debaty. To teraz pytając filologa, jak nazwać ten język pedagogiczny, właśnie ten uwrażliwiający, ten pogłębiający, ten mądrościowy? No bo już wiemy, że te terminy klasyczne, przypomnę retoryka czy erystyka, czy debatowanie, to nie to. Wie pan, myślę, że tylko znowu tutaj zróbmy takie zastrzeżenie, że zgadzając się oczywiście z tym, co pan mówi, nie chcę przez to powiedzieć, myślę, że pan zresztą chyba też nie, że estetyka jest nieważna, czy erystyka jest nieważna. Nie, oczywiście one są szalenie ważne i one spełniają swoją rolę, tylko że one się zatrzymują w pewnym momencie, bo takie jest ich zamierzenie, no zwłaszcza erystyka. Estetyka pewnie idzie znacznie dalej od erystyki. Ale one w końcu dochodzą do pewnej granicy, a tą granicą, choć jak powiadam, estetyka idzie chyba znacznie dalej niż erystyka w tej materii, w tej podróży. A tą granicą jest dojście do sytuacji takiej, w której zdajemy sobie sprawę, że oto mówimy i chcemy wyartykułować coś językiem, ale wiemy doskonale, że jest jeszcze coś, co w tym języku się nie mieści, czemu ten język nie sprosta. Ale my musimy tak dalece, jak to jest możliwe, podprowadzać się językowo do tej granicy. Oczywiście erystyka tutaj będzie podróżowała z nami znacznie krócej, ponieważ ona się zadowoli momentem, w którym przeciwnik, przepraszam, rozmówca, ale erystyka, przeciwnik, powie tak, rozumiem, przyznaję i skończymy w tym momencie.
Estetyka oczywiście pójdzie znacznie dalej, bo przecież estetyka, jeśli popatrzymy na literaturę chociażby, eksperymentuje z językiem, poezja ciągnie język dalej niż my go zwykle, przeciąga go na tereny, których my w codziennej komunikacji na ogół nie eksplorujemy, więc estetyka tutaj by nam towarzyszyła bardzo, bardzo daleko. I bardzo bym też zachęcał, właśnie wracając już na koniec do pamięta pierwszego pytania, w którym zapytał pan, czy to troska o język może oznaczać czytanie. Ale rzeczywiście, tak, czytanie, czytanie, rzecz jasna, estetyka nas tutaj będzie w stanie nam daleko, daleko, daleko zaprowadzić i towarzyszyć. Natomiast ten moment pedagogiczno-mądrościowy zaczyna się w tym momencie, kiedy słowo starannie przez nas przemyślane, wyjąkane, proszę zwrócić uwagę, wyjąkane, Przeżuwane, jeszcze można powiedzieć, przeżuwane. przeżuwane i ono nagle uświadomi sobie, że musi przestać, zapadnie cisza. No i mam nadzieję, że w tej ciszy słuchający sobie uzmysłowi on czy ona mówił do mnie, prawda? No, no i tyle, prawda? I aż tyle. Ta sfera czucia została też tutaj wywołana, bo kiedy pan powiedział o tym, że język jednak wszystkiego nie jest w stanie wypowiedzieć, no to rozpoczynamy, czy używamy języka spojrzenia albo języka dotyku, gestu. Do tego potrzebujemy zbliżenia, żeby było widać te przejawy w naszym zachowaniu, o czym zresztą też pisał pan przed laty w przestrzeni dotyku. Wróćmy jednak do książki, A jeśli nie trzeba się uczyć. Teraz na stronie 118 się znajdziemy. Wywołany został Putin, a więc okazuje się też, że w narracji, którą pan zaproponował, choć była ona redagowana przecież, myślę, przynajmniej kilka miesięcy temu, prawda? No to jeszcze nie wiedzieliśmy, że czytać będziemy pana kolejne dzieło w takich warunkach. A tymczasem zwraca pan uwagę na to, że określając stan nowoczesnego świata jako stan wojny, Patoczka czyni za to odpowiedzialnymi wszystkie siły, które sprawiają, że, powiedziałby Hesse, zamykamy oczy na cierpienie i śmierć, traktując je nie jako doświadczenie dotykające człowieka dożywego, lecz jako statystyczną daną odczytywaną z podręczników historii lub z prasowych informacji. To nie czyni śmierci przedmiotem poważnej rozmowy na temat życia żywych. Kto traktuje śmierć jedynie jako wzór zapisany przez historię, ten przyczynia się do stanu wojny. Jak to interpretować z perspektywy dzisiejszej? Czy te słowa jeszcze bardziej wybrzmiewają, czy może budzą się nowe perspektywy refleksji i zreflektowania naszego? Bo tutaj myślę, że myśmy o śmierci i cierpieniu rzeczywiście nie rozmawiali, ale to by oznaczało, że mamy rozmawiać. A teraz z kolei jak rozmawiać o śmierci i cierpieniu jednak językiem pokoju i wolności, no bo to też kładziemy na szale, prawda? Panie profesorze, tu nawet nie stawiam pytania, zastanawiam się, też skorzystam z wielokropka. Tak, no ja tak spróbuję ten wielokropek uzupełnić, ale to raczej będą dalsze tylko kropki dopisywane do niego niż jakieś zapełnienie, naprawdę, znaczy wymazanie tego wielokropka. No, tu oczywiście musimy zdać sobie sprawę z tego, że zresztą Patoczka o tym wielokrotnie mówi, bo przecież w jego esejach heretyckich z filozofii dziejów wiek XX jest w ogóle przedstawiony jako wiek wielkich wojen i w ogóle sam w wersji wizji Patoczki jest jedną wielką wojną, nawet w czasie pokojowym. Dlatego, zresztą co retoryka czasów komunistycznych chwytała bardzo dobrze, choć pewnie mimowolnie mówiąc o tak zwanej walce o pokój, prawda? Więc ta wojenność świata mocy, ona była nawet w stanie formalnego pokoju przez cały czas jakoś tak się ważyła na zapleczu formalnie rzeczywiście pokojowego świata.
No, na tą wielką taką jedną z misji przecież pewnej części filozofii, no chociażby takiej filozofii, jaką Martin Heidegger nam zaproponował, było, przepraszam, było przypomnienie nam o czasowości człowieka, w związku z tym o śmiertelności człowieka. No, no teza znowuż w wielkim uproszczeniu Heideggera polegała na tym, że oto człowiek zachodu, czy człowiek europejskiej cywilizacji, tak mniej więcej co najmniej od czasów oświecenia, nastawiwszy się na tą ideę postępu, produkował coraz więcej rzeczy, którymi to rzeczami zapełniał świat. Tutaj pojawia się takie pojęcie dostawiania, dostawiał, 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 dostawiał. Po co? Upraszczam oczywiście w sposób zupełnie niedopuszczalny tą myśl, ale mówiąc w wielkim znowuż skrócie, no po to, żeby zasypać czas, żeby pokonać czas, prawda? Dostawiamy rzeczy. No więc wojna w swoim niszczącym, barbarzyńskim charakterze, który dzisiaj jest niestety dzisiaj doświadczona Ukraina, odstawia rzeczy, prawda? I to odstawia rzeczy fizycznie je niszcząc, tak jak widzimy zgliszcza, straszne zgliszcza Mariupola na przykład, ale też w Polsce, niedotkniętej formalnie wojną, przecież ludzie też zaczęli odstawiać rzeczy po to, żeby je dać komuś innemu, prawda? I też zapewne pojawia się refleksja na temat trwałości tego naszego gromadzenia rzeczy wobec kruchości sytuacji powszechnej. Więc ta refleksja na temat czasowości ludzkiego istnienia, no i w związku z tym nieodzownej śmiertelności ludzkiego istnienia, ona wraca w sposób dramatyczny i jest ciągle aktualna. Natomiast no, pewnie oczywiście rozmaite konkretne sytuacje każą zapytać, jak o tym mówić. No oczywiście dzisiaj już pojawiają się całe szeregi podręczników, które na przykład uczą tego, jak rozmawiać, i psychologowie uczą tego, czy doradzają, jak rozmawiać z dziećmi o wojnie, bo przyjeżdżają do nas dzieci straumatyzowane, no, w stanie szoku pourazowego, takiego posttraumatycznego niepokoju. Więc pewnie są tutaj bardzo takie konkretne tereny, konkretne sceny, na których bardzo konkretnych języków i sposobów trzeba używać. Pewnie inaczej będą mówić wojskowi, inaczej będą mówić psychologowie, w zależności od tego, czy mówią do kobiety na przykład owdowiałej, czy też dzieci, które wyszły ze schronu, uszedłszy ledwo z życiem. Ale wydaje mi się, że potrzebny nam jest taki jeszcze generalny, bardziej powszechny, językowy, bardziej powszechnym języku, o, może tak bym powiedział, przypomnienie o czasowości, śmiertelności i o wadze tych problemów. One oczywiście, tak jak pan powiedział przed chwilą, mówiąc o chrześcijaństwie, które przecież ma ten wielkie, wielkie pojęcie zmartwychwstania, one oczywiście są obecne w języku religijnym, no ale tu pozostaje następne wielkie pytanie, do jakiego stopnia język religijny w jego przynajmniej klasycznej wersji może dzisiaj skutecznie dać wyraz tego rodzaju niepokoju. No nie wiem, to jest temat oczywiście na osobną rozmowę, ale tu miałbym pewien znak zapytania i pewne wątpliwości. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję. Mowa o czasowości, to zbliżamy się do końca, niestety, naszego spotkania. Ono jest otwierające, bo tak jak teraz trzymam otwartą książkę, mam nadzieję, że coraz więcej czytelników po nią sięgnie. Zostawił pan na samym końcu, na stronie 173 i 4, takie propozycje do rozważań. Przypominam, książka była pisana przed wydarzeniami za wschodnią granicą. Praktykuj cnotę gościnności, zwraca się autor do czytelnika. Pamiętaj o napomnieniu Kanta, że ziemia nie jest nieograniczona i wcześniej czy później będziemy musieli ścierpieć się obok siebie.
Tak, no i tu tak na koniec wracając tutaj, dziękuję, że pan to zacytował, ponieważ wydaje mi się, że ten wielki ruch pomocy siostrom i braciom z Ukrainy doświadczonej tą bandycką agresją, to jest nasz egzamin poprawkowy za egzamin na granicy białoruskiej, który oblaliśmy sromotnie. Znaczy, tu się znowu zastrzegam, na pewno jako znów organizacje pozarządowe czy wielu wolontariuszy i tamten egzamin też zdaliśmy. Ale z punktu widzenia państwowych instytucji to była to sromotna porażka. Jeszcze kilka zdań wcześniej napisał pan, jeśli mogę sobie pozwolić. Proszę. Ostatnie takie zacytowanie. Przyjmij, czytelniku, tak, przyjmij, że masz obowiązki przede wszystkim nie wobec siebie, ale wobec innych. A zatem, czy możemy wskazać te obowiązki wobec innych, które pojawią się nie jutro i pojutrze, ale na przykład za pół roku lub za rok, bo teraz żyjemy w atmosferze uniesienia i Tak. sentymentu i współczucia, a no właśnie, książkę będziemy czytać przez następne lata i ten postulat czy ta propozycja będzie wciąż aktualna. Wie pan, myślę, że tak. To znaczy, przypomina mi się w tym momencie, co mu napisał, no niestety już nieżyjący, wówczas już był sędziwy, kiedy pisał swój słynny manifest, przetłumaczony chyba na polski jako Wściekajcie się, Stefan Essel, to kiedy powstawał ruch Occupy Wall Street. Wówczas sędziwy Stefan Essel, europarlamentarzysta chyba jeszcze, albo przynajmniej w przeszłości, o świetnej biografii, bo to ruch oporu francuski, filozof, pisarz, polityk, naprawdę wspaniała postać, wspaniała też biografia. No i on patrząc na młodzież, która tam reagowała na kryzys finansowy, pęknięcie tej bańki kredytowej, pisał: tak, macie prawo się wściekać, bo świat zostawiamy wam w okropnym stanie. Tylko pamiętajcie o jednym, że jeżeli nie wypracujecie jakiejś reprezentacji politycznej, która będzie w stanie zabrać głos i wypracować pewne nowe formuły instytucjonalne, to wasza szlachetna energia wygaśnie albo zostanie chytrze przechwycona przez system, ponieważ system bardzo szybko potrafi przechwycić takie impulsy i zużyć je jako paliwo dla silników napędzających jego mechanizmy. Więc wydaje mi się, że teraz te wielkie zasługi, które tu Polacy mają, wolontariusze, organizacje pozarządowe, one powinny w którymś momencie wypracować pewien nowy głos, nową formułę instytucji, która nie byłaby powielaniem dotychczasowych formuł. To jest bardzo ciekawe. Dzisiaj w Gazecie Wyborczej jest wywiad z autorką powieści Heksy, która, no, bardzo taki feministyczna, ale nie o tym mówimy, więc to pomijam. Ale ona mówi o tym, że na przykład życzliwie krytykując Martę Lempart, mówi, że Marta Lempart tak organizuje, tak zakłada i tak instytucjonalizuje, ale ona robi tę instytucję wedle takich zasad, jakie instytucje dotychczas już istniejące miały, czyli na sposób męsko, paternalistyczny i tak dalej, i tak dalej. Więc to tylko podaję jako przykład. Ta pisarka chyba się nazywa pani Dzido, jeśli dobrze pamiętam, ale mogę przekręcać nazwisko, przepraszam. No więc wydaje mi się, że to jest zadanie zwłaszcza przed młodymi dzisiaj stojące. Zastanowić się nad tym, jak wypracować taki model, żeby być może stworzyć właśnie taki utopistyczny model nowej organizacji, nowej instytucji, która nie byłaby zli tylko pod innymi hasłami, kopią mechanizmów, które dobrze znamy i które dobrze wiemy, gdzie nas prowadzą często do ślepego zaułka. O A do tyle. tego, i aż tyle. Do tego będziemy potrzebowali może wspólnie wypracować też nowy język i kulturę Tak myślę, słowa. tak I myślę, kulturę tak słowa. myślę. Bardzo dziękuję za Ja spotkanie dziękuję w bardzo. imieniu własnym i wielu pana sympatyków i zapewniam, że będziemy mogli spotkać się z panem również w miejscu o pięknej nazwie Akademickie Zacisze. Za kilka miesięcy u profesora Leperta, Romana, wiem, że wstępnie zgodził się pan na to wspólne spotkanie z szerokim gronem pedagogów. Dziękuję Nie bardzo. możemy się doczekać. Spokojnego Dziękuję dnia i bardzo. weekendu życzę.
Dziękuję bardzo, panie Wiele. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję bardzo.